Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie witamy jubilatkę Kołanicką Orkiestrę Dęto pod batutą Pana Eugeniusza Hańczuka. Szanowni Państwo, Kołanicka Orkiestra Dęta powitała Państwa marszem Wędrowiec na uroczystym koncercie z okazji jubileuszu 30-lecia Kołanickiej Orkiestry Dęty. Raz jeszcze prosimy o brawa. Serdecznie witam wszystkich Państwa na jubileuszowym koncercie Kołanickiej Orkiestry Dętej. Grają dla Państwa dzisiaj stali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich i absolwenci, studenci oraz wspomagają nas dzisiaj pan Tadeusz Żanny, dyrygent Orkiestry Dętej z Osieka nad Nodecą, który kilkakrotnie nas wspomagał oraz po raz pierwszy wspomagający dyrygent Orkiestry Dętej z Nakłada Notecją, pan Zasada. Józef Zasada. Pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym i wszystkich Państwa i członków orkiestry powitam gości. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Paszyka. Pan poseł odłożył wszystkie inne zaproszenia, przyjechał do nas. Cieszymy się bardzo, panie pośle, że jest pan z nami, a szczególnie z tymi młodzimi ludźmi. Dziękuję bardzo. Witam pana Jerzego Kado, radnego Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu. Witam wicestarostę powiatu wągrowieckiego, pana Michała Piechockiego. Witam przewodniczącą Rady Powiatu, panią Małgorzatę Osów wraz z radnymi powiatu. Witam państwa. Witam serdecznie nieobecnego, ale na pewno duchem z nami pana Stanisława Kalębę, który przysłał specjalne życzenia do orkiestry. Mam nadzieję, że potem zostaną odczytane. I myślę, że bardzo serdecznie witamy gospodarza miasta i gminy, pana Mieczysława Durskiego wraz z małżonką. Nie jest obecny dzisiaj wójt gminy Wągrowiec, pan Przemysław Majczyk, który był członkiem orkiestry pierwszego zespołu, ale reprezentuje go dzisiaj pani Małgorzata Bejma. Witamy panią. Witamy pana Józefa Ryłko, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gołańczy wraz z radnymi. Witam panią Urszulę Wierzbicką, sekretarza Miasta i Gminy wraz z pracownikami, panią Kobietą Konieczną i innymi. Nie widzę. Witam dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, pana Karola Krusia z Wągrowca. Witam pana Andrzeja Kuraszkiewicza, prezesa Powiatowego Zarządu OSP w Wągrowcu oraz pana Andrzeja Wosińskiego, komendanta miejsko-gminnego OSP w Gołańcu. Chyba dobrze powiedziałem, bardzo dobrze zmienia. Witam strażaków. Tak, jest wszystkich strażaków. Tak jest całko. Nawet członkowie orkiestry są też członkami Straży Pożarnej w Gołańcu. To trzeba nadmienić. Nie będę wskazywał, ale kiedyś na pewno Państwo będziecie mieć okazję z nimi się zapoznać. Albo lepiej nie, lepiej wszystko przy kawie. Witam pana prezesa Koła Łowieckiego Dasz-Gór, pana Henryka Buczkowskiego. Nie widzę, nie wiem, ale chciałbym powitać również przedstawicieli Bractwa Kurkowego, z których bardzo często graliśmy, zresztą to potem nadmienię. Witam dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych, tak to było dziś, podobno inaczej się to nazywa, pana Koczorowskiego, panią Spychałę Różę i panią Barbarę Krajniak. Witam państwa. Cała dyrekcja jest z nami. Potem powiem, co oni dla nas zrobili. Albo co robią jeszcze.
Witam dyrektorów szkół, teraz chyba szkoły podstawowej, bo chyba gimnazjum nie ma, nie wiem, pana Romana Bobrowskiego. Panią, jest pani Beata Kawalerczyk i panią Bognę Olejniczak i panią Rozwałę Magdalenę z Marakota. Witam państwa. Witam przedstawicieli Związku Emerytów, chór, członków chóru Kaszelanki i chór kościelny z paniami Jaczyńskimi. Witam panie bardzo serdecznie. Witam byłych członków orkiestry, a szczególnie witam pierwszego członka orkiestry, pana Chórnika, który na 25-leciu grał. Dzisiaj już nie, bo trąbki zabrakło. Witam pana dyrektora Gąku wraz z pracownikami, którzy tu przygotowali całą tą imprezę w sensie logistycznym. Witam również wszystkich byłych członków orkiestry. Witam media, wasze Radio FM, portal WRC i Głos Wągrowiecki. Witamy pana prezesa, szefa, pana Mianowskiego jeszcze. Serdecznie państwa witam. Mam nadzieję, że te najlepsze momenty z naszego występu zostaną pokazane, a te, które są mniej, to zachowane zostaną w pamięci. Krótkotrwałe. Ale jestem z orkiestrantami. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do dzisiejszego koncertu. Serdecznie dziękuję, że jesteście państwo z nami. To znaczy, że chcecie, żebyśmy grali. Dziękuję bardzo. Na początek Second Waltz Szostakowicza i Congress of Paradise w wykonaniu jubilatki Gołanieckiej Orkiestry Dętej. Thank you.
bardzo konsekwentnym rytmem. Historyczne, bo Wero ma swoje lata. Nasza orkiestra ma 30 lat i teraz czas na przypomnienie pięknych, pracowitych, no często wielkich chwil. Historię przedstawi pan dyrygent, założyciel i kapeli mistrz. Państwo obejrzą losowo wybrane zdjęcia. Mamy nadzieję i zapraszamy. A orkiestra, żeby siebie zobaczyć, musi zapuścić żurawie. Zapraszamy na historię Gołanieckiej Orkiestry Dęty. To już 30 lat gramy. Niewiarygodne. 30 lat wspólnej pracy z tak wspaniałą młodzieżą. Zmieniali się członkowie orkiestry i przez ten okres uczestniczyło w niej około 130 uczniów. Około 300 występów. I tylko ja niezmiennie sam trwałem przy pulpicie z nutami. Do dnia dzisiejszego. To te grupy uczniów swym zaangażowaniem i pracą kształtowały wizerunek orkiestry. Potrzeba uświetniania uroczystości zrodziła myśl utworzenia orkiestry. Od 1970 roku prowadziłem w technikum rolniczym zespół muzyczno-wokalny, w którym obok 5 śpiewających dziewcząt, jedna z pań tu jest, bardzo blisko, były organy, gitary, perkusja i zawsze trąbka. W roku 1986 zaczęła świtać myśl tworzenia orkiestry dętej, której orędownikiem był dyrektor technikum Dominik Niedbarski i ja, Aleksander Ostojski, reprezentujący Urząd Miasta i Gminy. I namówili mnie do zorganizowania dęciaków. Pierwsze instrumenty pozyskałem od orkiestry po byłej kopalni Wapno. A zakupy nowych instrumentów, co nie było w tym czasie łatwe, dokonywałem w Centrali Muzycznej w Bydgoszczy na ulicy 1 Maja, a obecnie ulica Gdańska. Pierwsze nuty na poszczególne instrumenty przez kilka lat rozpisywałem ręcznie. Niektóre są jeszcze do dziś. Ranki i noce poświęcone były orkiestrze. Od 1987 roku do 2001 roku w skład orkiestry wchodzili tylko uczniowie technikum rolniczego. Od roku 2002 w skład orkiestry zaczęli wchodzić uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Gołańczy i ze Smogulca i szkół średnich Wągrowca i Kcyni. I od tego momentu przyjęła nazwę Gołaniecka Orkiestra Dęta. Orkiestra ta działa dzięki pomocy władz miasta i gminy, w tej chwili burmistrza Mieczysława Durskiego, GOKU, pana Andrzeja Połczyńskiego i pomocy starostwa powiatu wągrowieckiego, obecnie starosty Tomasza Krąca i ogniska pracy pozaszkolnej, którym kieruje Karol Kruś. Wielkie dzięki należą się też za pomoc dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod kierunkiem przedtem pani Małgorzaty Osuch i pana Bogdana Koczarowskiego, a w tej chwili pani Róży Spychała. Dziękujemy. Tam jest nasza siedziba, tam jest magazyn instrumentów i strojów. No, tak jest. Orkiestra jest stale obecna na kulturalnej mapie miasta i powiatu poprzez liczne występy w czasie ważnych uroczystości i wydarzeń bądź świąt. Mamy urozmaicony i ambitny repertuar, hymny, pieśni religijne. Marsze, utwory rozrywkowe i inne typy muzyki. A teraz konkretne osiągnięcia i występy. W lipcu 1989 roku orkiestra uczestniczyła w obozie muzycznym w NRD. To był nas Ludwik Lust. To był nasz jedyny występ za granicą. W 1990 roku
zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, oddział narnotecki w Pile. Zarząd już był, ale musiał wrócić, bo zapomnieli czapek. To znaczy, zapomniano, odpowiedzą co, za chwilę dotrą, dlatego nie witali, ale są obecni, pewnie już dojeżdżają do Gołęcia. Miło wspominam rok 1994, kiedy to dokonaliśmy objazdu z kolędami do wszystkich kościołów gminy. Pamięta pan, panie Andrzeju? Oczywiście. Mróz, śnieg, a my gramy w Chojnie, w Smogulcu, Pani Grodzu, Czeszewie i Gołęcie. Piękne dni, piękne przyjęcia. W czerwcu 1998 roku udział w Centralnym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych w Lubsku koło Żagania, daleko od Gołańczy, na południu, prawie koniec Polski, uzyskaliśmy wyróżnienie. Pani Osób nas tam delegowała. Od 1999 roku początek współpracy ze starostwem powiatowym poprzez ognisko pracy pozaszkolnej. W ramach obchodów 600-lecia miasta Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział narodowy, zorganizował u nas wraz z Gogiem święto muzyki, które reprezentowało się łącznie, zaprezentowało się łącznie z nami 9 orkiestr, w tym orkiestra z Holandii z Emmen. To tam był, proszę przypomnieć sobie, wspaniałe ubiory, czapki i zupełnie inny sposób gry i dyrygowania. Co kraj, to obyczaj. W listopadzie 1999 roku orkiestra szkolna otrzymała granatowe mundury od orkiestry Crescendo z Bierse w Holandii. Do dziś gramy zimą. Teraz w innych, bo w 2014 Urząd Miasta i Gminy nam, kłaniamy się, zaprezentował pierwsze mundury i do dziś nam służą. W latach 2001, 2003, 2004, 2005 w sali tej sportowej przy szkole podstawowej odbywał się przegląd kolęd i pastorałek z niedzielą gnieźnieńską. 23 do 25 maja 2003 roku braliśmy udział w trzecich międzynarodowych mistrzostwach amatorskich orkiestr dętych. Zajęliśmy trzecie miejsce w konkursie marszowym i czwarte miejsce w konkursie koncertowym. W latach 2002, 2003, 2004, 2005 przypomnijmy sobie Państwo wieczory pieśni patriotycznych i kolęd tu, w tej sali. Wspomnijmy sobie wspólne śpiewy, wspólne kolędowanie, łącznie z prezentacją słowną. 23 września 2005 roku w kościele przedstawiliśmy koncert pieśni eucharystycznych z okazji pierwszego dekanalnego kongresu eucharystycznego, łącznie z takim ślubowaniem na rynku. Wspomnijcie Państwo, kto tam był, to na pewno sobie przypomina. 28 września 2006 roku znowu PZHOiO zorganizował turniej orkiestr u nas w Gołęcie. 7 orkiestr z byłego województwa pilskiego wzięło udział. Wspomnijcie sobie Państwo dni papieskie tu w tej sali w latach 2006, 2007 i 2008, gdzie prezentowaliśmy pieśni związane z papieżem Janem Pawłem II i wraz z komentarzem. 7 października 2012 roku, już po raz trzeci, odbył się u nas Międzynarodowy Dzień Muzyki, w którym wzięło 6 orkiestr. W latach 2013 i 2014 koncert kolęd
w hali tam sportowej, wraz z chórami, zorganizowany też przez oddział nanotecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wielkim przeżyciem był dla nas udział w 2013 roku w 5. ogólnopolskim zlocie orkiestr i chórów w sanktuarium w Licheniu wraz z 25 innymi orkiestrami w koncercie na cześć błogosławionemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II. I w 2015 roku braliśmy udział znowu tam w 6. zlocie w koncercie świętemu Janowi Pawłowi II. Na mszy graliśmy 15 pieśni. Członkowie orkiestry mają zestaw nut. Każdego roku braliśmy udział w nanoteckich dniach pieśni i muzyki. Graliśmy w Połajewie, Czankowie, Rogoźnie, Wronkach, Margoninie, Chodzieży, Ujściu, Krajenki, Osieku nad Notecją, Złotowie, Budzyniu i Czciance. W niektórych miastach dwukrotnie. Pamiętamy targi edukacyjne w Ągrowcu, gdzie reprezentowaliśmy zespół szkół ponadgimnazjalnych. Graliśmy na targach książki Libra w Pile. Graliśmy kolędy w Antoniewie w ośrodku szkolno-wychowawczym i w Ągrowcu Szkoły Podstawowej nr 3. Odbywaliśmy stały koncert kolęd w kościele parafialnym w święto Trzech Króli 6 stycznia. Przypomnijmy sobie, na początku w latach 2004-2005-2006 graliśmy na święto 3 maja w amfiteatrze i stałe koncerty 11 listopada z okazji odzyskania niepodległości, msza święta i przemarsz z koncertem przy pomniku. Procesję Bożego Ciała w Gołańczy, ile razy nie pamiętam, w Chojnie i Smogórcu. Koncerty dla strażaków, bractw kurkowych, koła łowieckiego Daszbór i dla szkół. Bardzo pomocne w doskonaleniu muzycznym były warsztaty orkiestry, które odbywały się u nas w Sarbinowie, w Gołąbkach 2 razy byliśmy, w Pogorzelicy, Obiezierzu, Zbyszewiczach i na miejscu. Prosimy bardzo, witamy serdecznie zarząd Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki. Witamy szefa Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołańskiej, pana Adama Kusza. Witamy, panie Adamie. Miałem zapisane, ale gdzieś tak moje myśli uciekły gdzie indziej. Pewnie na ostatnią nutę. Te nowe stroje zostały zakupione, już mówiłem, w 2014 roku. Wiele tego, przedstawiłem tylko część. Pomimo naturalnej rotacji członków orkiestry, trudności finansowych, orkiestra trwała i kształciła nowych adeptów gry na różnych instrumentach. Pieśń i muzyka to najlepszy język porozumienia. Już nie wchodzi polityka, lecz to, co ludziom w sercu gra. Orkiestra udowodniła, że dzięki wspólnej pracy i ogromnej wytrwałości można osiągnąć bardzo wiele. Najbardziej cieszy fakt, że występując odnosimy większe bądź mniejsze sukcesy. Ale atmosfera pracy zespołu jest bardzo dobra. Są to młodzi muzycy, którzy wspólnie przeżywają każdy występ, zawsze ich cieszy tworzenie czegoś nowego. Wspólne muzykowanie stanowi integralną część ich życia, łącznie z moim. Na zakończenie dziękuję wszystkim, których spotkaliśmy na koncertach, których graliśmy z różnych okazji i tym,
dzięki którym mogliśmy działać. Chciałbym podziękować mojej żonie za prowadzenie kronik orkiestry. Jakbyście Państwo chcieli zajrzeć i na końcu wpisać swoje jakieś spostrzeżenia, czy życzenia, czy połajanie, bardzo prosimy. Śmiało będzie to dla nas, a szczególnie dla tych młodych ludzi, wskazówka do dalszej pracy. Jest to ostatni mój występ z tą orkiestrą. Składam podziękowanie młodzieży. Dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję rodzicom. To są Wasze córki i Wasi synowie. Takich wychowaliście. Gratuluję. Dziękuję Państwu. Trudno wyrazić słowami wdzięczność, ale dla wszystkich Państwa myślę, że proste słowo dziękuję jest tym właśnie podziękowaniem. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam. Gramy dalej jeszcze dziś. Dziękuję. Prosimy o dwa utwory. Pod niebem Paryża i Alleluja. Gołaniecka Orkiestra Dęta. Thank you.
Szanowni Państwo, jest z nami powitana Pani Prezes, Pani Estera Sarówka wraz z delegacją z zarządu. Bardzo prosimy Pani Prezes, co za dzień bardzo dołączy. W związku z tym, że jeszcze dzisiaj w Krajewce, ponieważ tam nasi przyjaciele również odchodzą jubileusz. Jubileusz 30-lecia to bardzo ważna uroczystość. A tym bardziej, że macie, jeszcze macie takiego Eugeniusza, który niczemu się nie daje. Chorobie się nie dał, żonie się nie dał, orkiestrze się nie dał. Cały czas wspaniale tutaj pracował w szkole i tą orkiestrę prowadził. I zawsze, jak się dzwoniło do Eugeniusza, to nie odmówił. Jak tylko mógł, to wspomagał swoją orkiestrą nasze uroczystości. I dlatego dzisiaj uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, uchwałą z dnia 22 maja tego roku za działalność społeczną i zasługi dla związku wyróżniony zostaje złotą odznaką z wieńcem laurowym. Ponieważ to jest jedno z najwyższych naszych odznaczeń, prosiłabym, żebyście Państwo powstali. Pana Eugeniusza bardzo proszę. Szkoda, że Pan nie będzie z nami, ale pewnie duchem Pan będzie z orkiestrą cały czas. I proszę tą odznakę nosić honorowo, tak jak ona jest honorowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli młodzież wymienia, nie możemy młodzieży oznaczyć takimi wysokimi odznaczeniami, po prostu za krótko są w orkiestrze, ale z wielką przyjemnością uchwałą zarządu oddziału Matodeckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Pileś z dnia 3 kwietnia tego roku za zasługi w pracy społecznej brązową odznaką honorową wyróżnieni zostają. Wiktoria Bielecka, proszę o wystąpienie. Krzysztof Bielecki, Natalia Czajkowska, może oklaski na koniec. Natalia Czajkowska, nie ma. Mieczysław Durski, Błażej Pawiszak, nie. Kamil Kowalski, też. Błażej proszę. Nowakowski. Wszystkich wyczytanych proszę o wystąpienie, tak? Kacper Olejnik. Nie ma. Andrzej Połczyński. Aha, Natalia jest. I tu wyjątek. Andrzeja Połczyńskiego prosimy, wprawdzie to jeszcze nie jest orkiestrantem, ale wszystko przed nim. Ale tyle lat współpracujemy, kocha muzykę i dlatego postanowiliśmy Andrzeja też uhonorować. Kamila Szkutnicka, Karol Wielgosz i Paweł Wierzbicki. Brawo. Dzięki Panu ta orkiestra gra, bo mają i stroje, i wszystko. I sala pełna ludzi, to jest naprawdę ewenement. Gratuluję serdecznie. Dziękuję za pamięć. Gratuluję serdecznie. Potrzeba mi 5 lat grać, potem trzeba następne 5 lat odczekać, a tutaj osobom trochę brakuje na złote oznaczenie, ale myślę, że w przyszłym roku, jak tutaj złoży następny kapelmistrz wnioski, to na pewno dostaną. A więc proszę Pawła Buksakowskiego, Pawła, Martę Jurek i Tomasza Nowaka. Tomasz. Gratuluję. I też
Panie kapelmistrzu, panie kapelmistrzu. Proszę Państwa, ponieważ tak się złożyło dzisiaj, że tutaj żeśmy trochę zawaliły, to jeszcze mamy następną imprezę, już się właściwie o 6 zaczyna, Krajence, również 7 45-lecie orkiestry. Więc ja już tam im powiedziałam, że mają do 20 czekać, że przyjedziemy i będę musiała teraz uciekać. Bardzo przepraszam, bo ja bardzo lubię Eugeniusza. I przepraszam żonę, ale tylko lubię. Lubię też Andrzeja, lubię tu przyjeżdżać do was. Z burmistrzem też trzymałam się dobrze, zawsze współpracowałam, jeśli chodzi o kolędy. I tak mi trochę smutno, że muszę tutaj, no tylko w czasie kolęd żeśmy się widzieli, nie? I piękne koncerty i zawsze tutaj jest, co jest tu ciekawego, że tutaj w Łańczy zawsze jest pełna sala, kochani. Ja nie wiem, jak wy to robicie. Jak nieraz jedziemy na różne uroczystości, przyjdzie 4-5 osób, u was koncert kolęd, sala duża i pełno ludzi. I wszyscy mieszkańcy Gołęcie są. Także naprawdę brawa dla mieszkańców, dla burmistrza, dla Domu Kultury. Jeszcze raz od razu dyplom za to, że tak pięknie działali, za to, że zapisali się piękną kartą swojej 30-letniej działalności, że wy ich tak kochacie, że my ich kochamy, że lubimy Eugeniusza i waszą orkiestrę i życzymy wam wszystkiego najlepszego, sukcesu, żeby ta orkiestra trwała i żeby na następnym jubileusze Eugeniusz przyjeżdżał już tylko jako gość. Ja chciałbym jeszcze, że na takie odznaczenie zasłużyła też Bogna Wachowiak i Agata Ziewiec. Gdzieś te pisma zaginęły. Ja teraz jestem daleko, to znaczy to nasza, to tam potem wyjaśnimy, ale chciałbym w najbliższym czasie wystąpimy po raz drugi i na pewno, bo one już grają 6 lat. A więc... Bardzo proszę panie. Ja chciałem jeszcze, ponieważ panie anonsują, że za chwilę odjadą, to chciałbym złożyć na ręce pani Estery Syrówki, dla prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, oddział nadnotecki, serdeczne podziękowania z tekstem. Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Kto? Pitagoras. To są jego słowa. A kto to był? To kto raz po raz był w szkole, to spotkał się z tym. W imieniu członków Gołanieckiej Orkiestry Dęte składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią pomoc i współpracę w działalności orkiestry. Dziękuję za zaangażowanie, pomoc i stałą obecność w działaniach orkiestry. Dla pani i całego zarządu Związku Chórów i Orkiestr życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wielu sukcesów w pracy z zespołami muzycznymi. Antyrama, już wiele już 30-lecia Gołanieckiej Orkiestry Dęte i mój podpis. Dziękuję bardzo. Pan Szajczyk i pan Estera Zerówka, prezes prezentuje o uścisku jubileuszowym. Ogromne brawa, proszę państwa. Wyróżnionych, odznaczonych pozwolę sobie serdecznie podziękować pani prezes za to wyróżnienie. Dziękuję również osobie, która nas nominowała. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja co prawda nie miałem szczęścia w orkiestrze jeszcze grać, ale pod batutą pana Eugeniusza jak najbardziej. Grałem na perkusji w ostrej rockowej kapeli z takimi piórami. Proszę państwa, zespół nazywał się Roll Tone i w annałach heavy metalu mamy nagrania panie Radosławie, który też również grał w Roll Tone. Pan Radek Kurnik. Szanowni państwo, czas na muzykę. Tiger Rock i Happy Mershik Bennett. Thank you.
Bardzo prosimy. Szanowni gospodarze tej pięknej uroczystości, panie dyrygencie, panie kapelmistrzu, drogi panie Eugeniuszu, drodzy członkowie Gołanieckiej Orkiestry Dętej i ci na scenie czynni, ale i patrzę w tą stronę sali, ci, którzy kiedyś tworzyliście tą orkiestrę. Dostojni goście z władzami gminy Gołańcz, panem burmistrzem, panem przewodniczącym, na czele szanowny panie radny, drodzy druhowie, druhu prezesie, druhu komendancie, dzisiaj zebrani goście, szanowni państwo. Pan Eugeniusz powiedział, że rzuciłem wszystkie obowiązki, aby tu być i dużo w tym prawdy, ale jak tu z państwem nie być, kiedy niejednokrotnie widziałem, co znaczy tu w Gołańczy dla was, dla waszego środowiska orkiestra. Ta piękna atmosfera zdaje się temu dzisiaj tu najlepiej dowodzić. Szanowni państwo, mówi się, że każdy jubileusz jest jedyny, niepowtarzalny i coś w tym jest. Bowiem jedyni niepowtarzalni są za każdym razem bohaterowie tego jubileuszu. Jedyne niepowtarzalne miejsca towarzyszą tym jubileuszom. A i myślę, atmosfera też niepowtarzalna i wyjątkowa. Zwłaszcza po tych słowach kończących wystąpienie pana kapelmistrza. 30 lat można by w różny sposób mierzyć. Można podjąć próbę, aby ten wspaniały 30-letni jubileusz zmierzyć, określić i fajnie to spróbował dokonać pan Eugeniusz w swoim wystąpieniu. Bo i ilość występów daje jakiś pogląd, i ilość członków tworzących orkiestrę, pewnie gdyby rozmierzyć, olbrzymia. Ilość podejmowanych inicjatyw, też pewnie przeogromna. Ale tak tu siedząc sobie przed chwilą i słuchając pana Eugeniusza Hańczuka, myślę, że jest jedna rzecz, której się nie da zmierzyć. To jest to, co orkiestra pozostawiła w każdym z tych, którzy od początku jej istnienia związali się na krócej, dłużej. Że to, co w sercach pozostawiła Gołaniecka Orkiestra Dęta tym wszystkim, którzy ją tworzyli, jest bezcenne i niezmierzalne. To, że państwo jesteście takimi ludźmi, jakimi jesteście, też w jakiś sposób jest związane z tym, że hartowaliście się od lat szkolnych właśnie poprzez orkiestrę. Kształtowaliście swoje charaktery poprzez orkiestrę. Wreszcie dojrzewaliście też jako ludzie przez tą orkiestrę. I myślę, że to jest najwspanialsze, na co warto dzisiaj przy okazji tego jubileuszu zwrócić uwagę. Ja nigdy niestety ubolewam z orkiestrą, ani też z muzyką nie miałem do czynienia, ale mam wielu przyjaciół. Jeden z tych przyjaciół, który też jest takim pozytywnie zakręconym na tle muzyki, aktywności właśnie w orkiestrze, mówił, że trafiając
do orkiestry. Na całe życie już się z tą orkiestrą będzie związanym. Ta orkiestra pozostaje w każdym z nas. I to jest, myślę, coś wspaniałego. Ja chciałbym wam, drodzy członkowie orkiestry, życzyć zarówno po mojej prawej stronie, ale i tym wszystkim po tej lewej, aby tak w istocie się stało, żeby ta orkiestra Dęta, Gołaniecka Orkiestra Dęta, nigdy z was nie upłynęła. Chciałbym życzyć, panie Eugeniuszu, na zwieńczenie pana kariery przede wszystkim satysfakcji, bo może pan mieć to poczucie satysfakcji naprawdę z dobrze przepracowanych 30 lat. Chciałbym życzyć również pomyślności i dalszego rozwoju wszystkim państwu, bo życie płynie dalej. Żeby kolejne lata, jak się tu będziemy spotykać i przy okazji koncertów świątecznych, uroczystości państwowych, żeby, tak jak to dotychczas było, nieodłącznym elementem tych uroczystości była Gołaniecka Orkiestra Dęta. Chciałbym wam życzyć również, tak jak to było dotychczas, licznego grona przyjaciół, bo w dzisiejszym trudnym i nieprzewidywalnym świecie to możliwość polegania na przyjaciołach jest dla każdego, także dla Orkiestry Dętej, dla każdej instytucji bardzo ważna, by to grono, tak jak dotychczas było bardzo liczne, dalej otaczało waszą orkiestrę. Szanowni państwo, dziękuję jeszcze raz. Dzisiaj się bardzo cieszę, że mogę przeżywać wspólnie z wami tą uroczystość. Wszystkiego dobrego. Panie pośle, panie burmistrzu, panie przewodniczące, wszyscy zaczni goście, ale przede wszystkim szanowna orkiestro i panie Eugeniuszu. Tak, myślę, że nie tylko lubi pana pani prezes Estera Surówka. Muszę powiedzieć, że ja też pana lubię, ale nie tylko, bardzo cenię. Bo tak patrząc na tą młodzież, a ja w Gołańcu bywam często, czasem orkiestra była też gdzie indziej, w Margolinie także, podczas mojej kadencji burmistrzowania, to przecież najczęściej to już przynajmniej połowa się zmieniała, co ileś lat. I trzeba być naprawdę nie tylko muzykiem, ale wielkim nauczycielem, żeby chcieć wciąż uczyć od nowa. A pan to robił i no i jest się czym pochwalić na to 30-lecie. Gratuluję panu, ale pan był nie tylko z młodzieżą ćwiczącą orkiestrę. Kiedyś przypomniało mi się, jak zagraliście pod niebem Paryża. Byliśmy z Markiem Berem i komisją w Paryżu. Idziemy, patrzymy. No nie, przecież to jest Eugeniusz. No, w całej swojej klasie. Razem oczywiście z młodzieżą. Idzie pan na emeryturę, ja tak mówię, czy rzeczywiście pan wytrzyma tam. Ale jak już pan idzie, to życzę zdrowia, szczęścia i zadowolenia z tego, żeby ta orkiestra wciąż trwała, żeby się rozwijała. Ale dla pana, który przeszedł przecież chorobę, to najważniejsze jest zdrowie. I tego pana życzę, a tu mam coś tak dla tych starszych niż 30. Zacni goście, mieszkańcy, nie tylko miasta i gminy Gołańcz. Jest nam razem z panem starostą niezmiernie miło przekazać kilka słów, które chcieliśmy skierować na ręce pana kapelmistrza. Otóż taki dzień jak dzisiaj bardzo zapewne każdego z nas wzrusza. Unosi tutaj się 30 lat. 30
lat trudu, wytężonej pracy, a ja tę pracę znam zza kulis bardzo dobrze. Ta orkiestra Dęta wyrastała na moich oczach, obok mnie. Najpierw, kiedy byłam wychowanką pana Eugeniusza i wcale nie był Pitagorasem, tylko był sinusem, kochanym sinusem. Ale te zakulisowe działania to był heroizm. To była niesamowita determinacja, kiedy pan Hańczuk zabiegał o członków orkiestry. O to, żeby przyszli, żeby ćwiczyli, żeby chcieli się spełniać właśnie w tej przestrzeni. I kochani młodzi przyjaciele, bardzo wam serdecznie pragnę pogratulować, że tak pięknie się spełniacie, że wybraliście dobrą drogę poprzez kulturę. Chciałabym w imieniu pana starosty także, który nie może być dzisiaj obecny, swoim własnym, a zapewne pan wicestarosta także skieruje ciepłe słowa, chciałam serdecznie pogratulować, przekazać wyrazy uznania. I za te wszystkie bukiety melodii, za te kroki, za te marsze wspólne serdecznie dziękuję, dziękuję, życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Proszę przyjąć od samorządu powiatu wągrowieckiego pamiątkowy grawerton i pan starosta jeszcze coś nie coś dopowie. Tak, ja z przyjemnością też złożę gratulacje, bo to piękny jubileusz. Gratuluję całej orkiestrze, szczególnie panu dyrygentowi, bo to jest jego dziecko, jego uczniowie. Ja też jestem uczniem i mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj występowali w tej orkiestrze przez te wiele lat, mają dużą satysfakcję, dużo radości dostarczyła wam wzajemna współpraca, ale także przede wszystkim te występy na rzecz mieszkańców, na rzecz tych, którzy was słuchali. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i tak jak pan profesor powiedział, pan dyrygent, że jesteśmy z was dumni, droga młodzieży, że tak, takie macie zainteresowania, że tak potraficie właśnie grać w zespole i pielęgnować to, co jest najcenniejsze. Piękny jubileusz, ale trochę i smutku, panie Eugeniuszu, panie profesorze, bo no, po tych 40 chyba latach prawie już od tego, gdy mieliśmy okazję się poznać, to był chyba 69 rok, gdy stałem się uczniem i to uczniem ulubionego mojego przedmiotu i ja muszę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny za te chwile, bo to zawsze matematyka sprawiała mi wiele przyjemności, w przeciwieństwie do wielu innych uczniów, którzy nie bardzo tą matematykę lubili. I myślę, że to jest pański sukces wielki, że zdawałem też maturę i myślę, że wielu uczniów, których pan uczył, potrafili jak gdyby tą matematykę zamienić czasami koszmar, sukces i taką naukę, która daje im też satysfakcję. Myślę, że Pitagoras coś tam przepowiedział, a to się spełniło chyba pana przypadku, bo połączyć matematykę z muzyką panu właśnie się udało. I gratuluję serdecznie i mam nadzieję, że ta muzyka dalej będzie dostarczać wiele satysfakcji. A z matematyki, no szczerze, pan nie zapomniał twierdzenia Pitagorasa, bo ja jeszcze pamiętam i myślę, że wszyscy pamiętamy, których pan uczył, a więc dużo, dużo przyjemności, radości i pragnę przekazać też ten list z podziękowaniami dla pana za też wiele lat pracy i z podkreśleniem, że naprawdę jesteśmy z orkiestry tej gorańskiej dumni. Mam też kwiaty, ale pozwoli pan, że te kwiaty za chwilę wręczę pańskiej małżonce, bo to ona na pewno inspirowała, na pewno wspierała i pomagała. Tak. Trudno sobie wyobrazić świat bez nieba,
a życia bez muzyki, która zajmuje często miejsce szczególne, staje się ulubionym zajęciem, a niekiedy nawet najwyższą życiową pasją. Z okazji jubileuszu 30-lecia Gołaniewskiej Orkiestry Dętej kieruję do pana, na pana ręce, jak również muzyków orkiestry, gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, a szczególnie zakrzewienie wśród młodzieży wysokiej kultury muzycznej. Dziękuję za angażowanie i mistrzowskiemu opanowaniu kunsztu muzycznego. Gwarantujecie najwyższy poziom artystyczny waszej orkiestry. Nie każdy nadchodzący dzień będzie lepszy od poprzedniego, a nieosiągalne cele staną się zdobyczą codzienności. Z serdecznymi życzeniami członkowi orkiestry OSP Osiek. Profesorze, panie kapelmistrzu, jubilacie, szanowni członkowie orkiestry, zwracam się do was jako tych, którzy dzisiaj pięknie nam grają i do tych również, którzy nam grają od 30 lat. Mam wielki zaszczyt w imieniu tutaj władz samorządowych, pana przewodniczącego, pani sekretarz, pani skarbnik i wszystkich samorządowców bardzo panu i wszystkim członkom orkiestry serca podziękować za te 30 lat ciężkiej pracy, za te przepiękne koncerty, które towarzyszyły nam na różnych okolicznościowych imprezach organizowanych przez Samorząd Dom Kultury, o których tutaj pan pięknie, panie profesorze, pan powiedział. Dziękuję za przepiękne promowanie naszej gminy na poziomie powiatu, jak i też poza powiatem, żeśmy słyszeli. Uważam, że przez te 30 lat, szanowni państwo, pod batutą właśnie pana profesora Krańczuka, orkiestra i sam jej założyciel stali się marką dla kultury naszego miasta, naszej gminy, z których jesteśmy bardzo, bardzo dumni i miałem okazję być uczniem pana profesora i chcę powiedzieć, że wszyscy członkowie orkiestry, którzy przewinęli się przez tą orkiestrę tutaj, którą kieruje pan właśnie profesor, przeżyli wspaniałą lekcję, oprócz lekcji muzyki, wspaniałą lekcję, bym powiedział, takiej wspaniałej, tworzenia wspaniałej rodziny. Ta rodzina jest wielka. Dzisiaj trudno powiedzieć, ile w sumie osób grało. Jakbyśmy policzyli, to byłoby, jak pan powiedział, pan poseł, kilkaset może osób tutaj przewinęło się przez tą właśnie orkiestrę, ale chcę powiedzieć, mimo że roczniki odchodziły, bo koleje losu różnie kierowały tą młodzież do różnych szkół i tak dalej, ale tutaj pan profesor podejmował zawsze to wyzwanie, nowy jak gdyby garnitur młodzieży dokoptowywał do tej orkiestry i ta orkiestra dzisiaj, jak tutaj widzieliśmy i słyszeliśmy, gra przez te 30 lat, bym powiedział, taką cudowną, bym powiedział, muzyką i która, bym powiedział, poruszyła, jak tutaj pan powiedział, serca wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gołańcz, za co również bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że tutaj, jak słyszeliśmy, mówił pan, że dzisiaj jak gdyby pan kończy, ale to słyszałem 25 lat, jak było obchodzone i wyprosił w imieniu naszego samorządu, ażeby tą decyzję oddalić na dalsze lata, żebyśmy mogli powiedzieć za 5 lat mamy 35-lecie również pod batutą pana profesora. Sądzę, że jestem nie tylko wyrazicielem naszego samorządu, ale wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gołańcz i oto pana, panie profesorze, państwa członków orkiestry, proszę, żebyście dalej tworzyli ten wspaniały muzyczny, bym powiedział, zespół, tą wspaniałą rodzinę, żebyście dalej nam umilali wspaniałe różnego rodzaju uroczystości o różnej naturze i byśmy się bardzo cieszyli, jeżeli to właśnie zostałoby oddalone. Na upamiętnienie tego dzisiejszego wspaniałego jubileuszu, tego cudownego dnia, chciałbym przekazać na ręce pana kapelmistrza Grawerton, ale co tutaj wypisane jest maczkiem, już powiedziałem z tego serca dobitnie. Proszę to sobie przeczytać, jak się nazywa w zaciszu i tutaj bym powiedział, ćwicząc dalej młodzież. I chcielibyśmy tutaj właśnie na ręce pana kapelmistrza, jak również dla całej orkiestry przekazać róże, skromny upominek i jeszcze raz, mówiąc po wielkopolsku i po polsku, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Drogi Eugeniuszu, ja tak samo jak kolega burmistrz jestem, nie przyjmuję tej wiadomości tego, co ty chcesz zrobić. Ja niestety zawsze mówię bez kartki na smutki, prezes. Teraz dlatego odczytam, bo nie wierzę w to, że takie coś się stanie. Odczytam życzenia od członków mojego koła Słowieckiego. W dniu niezwykle zaszczytnego jubileuszu, 30-lecia działalności Konieckiej Prezydentej, pragnę przekazać na ręce pana dyrygenta serdeczne gratulacje i życzenia dla całej orkiestry, która dzięki sumiennej pracy osiągnęła wysoki poziom muzyczny. Trwale wpisaliście się w kalendarz życia naszej małej ojczyzny, dodając splendoru wszystkim uroczystościom, z których uczestniczyliście. Życzymy dalszego pomyślnego działania, satysfakcji z doskonalenia swych muzycznych umiejętności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ostatnie zdanie najważniejsze. Grajcie do końca świata, a może jeden dzień dłużej. Żebyś zdaje zmienił, mam coś do ciebie osobistego. Mamy klarnecik, który może wieczorami troszeczkę przemyślić swoje sprawy. A na całej orkiestry, jak chłopcy jesteście, to dla was to samo. Powiem jeszcze. Brawo. Przypadło mi w udziale reprezentować dzisiaj pana Przemysława Majchrzaka, wójta gminy Wągrowiec, który niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ale zapewniam państwa, że duchem i sercem jest tutaj z nami. Pozwólcie państwo, że odczytam treść laudacji, które na tą okoliczność pan wójt przygotował. Szanowny pan dyrygent Eugeniusz Hańczuk oraz muzycy Gołanieckiej Orkiestry Dętej. Mija 30 lat od rozpoczęcia działalności przez Gołaniecką Orkiestrę Dętą, która uwrażliwia młodzież na piękno wspólnego muzykowania. Talent koncertmistrza sprawia, że spośród wielu anonimowych młodych ludzi wyszukiwani są ci, którym w sercu gra i którzy dzięki grze w orkiestrze rozwijają swoje muzyczne zainteresowania i kształtują swoją wrażliwość. Efekty waszej pracy mieszkańcy powiatu wągrowieckiego i innych powiatów oraz rodzimej Gołańczy mają okazję poznawać w czasie koncertów, świąt, jubileuszy i innych wydarzeń. Obecność orkiestry podnosi rangę uroczystości, dodaje tym wydarzeniom niezapomnianego kolorytu i blasku. Wasze koncerty zawsze wzruszają, zachwycają i pozostawiają w pamięci niezapomniane wrażenia. A dla muzyków są piękną życiową kartą pisaną na pięciolinii. Dzisiejszy jubileusz to szczególna okazja do tego, by wszystkim byłym i obecnym członkom orkiestry oraz dyrygentowi podziękować za pracę i wysiłek, którego efekty można było często podziwiać w ciągu tych 30 lat. Jubileusz założenia orkiestry to także jubileusz jej twórcy, pomysłodawcy i niezmiennie od 30 lat dyrygenta. Życzę, aby miłość do muzyki i wspólnego muzykowania rozpalała kolejne zastępy muzyków, aby realizowana wspólnie pasja nieustannie wzbogacała repertuar Gołanieckiej Orkiestry Dętej, dając radość melomanom, a państwu przynosząc twórczą satysfakcję. Z poważaniem, były członek Orkiestry Dętej, Przemysław Majszak, wójt gminy Wągrowiec. Ja pragnę się osobiście do tych życzeń dołączyć, panie profesorze, bo myślę, że ta reprezentacja nie była przypadkowa,
ponieważ pan wójt też wie, że ja pana bardzo lubię. Szanowny Eugeniuszu, dyrygencie i twórco orkiestry, która dziś obchodzi taki piękny jubileusz, zdałoby się powiedzieć, 30 lat minęło jak jeden dzień. Rzeczywiście, w tym okresie orkiestra twoja, nasza, uświetniała strażackie jubileusze, wręczenia sztandarów, zawody sportowo-pożarnicze. Za to dzisiaj serdecznie, serdecznie dziękujemy. Straż z orkiestrą, orkiestra ze strażą. Szanowny panie Eugeniuszu, ja również należę do licznego grona absolwentów naszej gołanieckiej Alma Mater, a szczególnie do tego może nielicznego, ale bardzo wdzięcznego grona pana uczniów. Pan powiedział tu, że kto bywał na matematyce. Na matematyce czy fizyce nie można było bywać. Właśnie u takiego nauczyciela. Należało być i to jeszcze być sercem, duszem i ciałem. Ja myślę, że większość pana uczni, ja szczególnie, cenię sobie, że i myślę, że ma pan duży wkład w tym, co my dzisiaj robimy, czy tym, czym dzisiaj jesteśmy. I dlatego dzisiaj za to moje prywatne, serdeczne dziękuję. A z racji tego, że pan w mundurze, my w mundurze, czyli podobna służba, bo traktujemy to jednak mimo wszystko jako służbę, bo wiemy, ile trudu trzeba włożyć w to działanie, które pan włoży. I myślę, że pan również powinien przyświecać, nasze hasło powinno przyświecać Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek. Inny pożytek duchowy, ale jakże równie ważny. Serdecznie dziękuję. Wielce szanowni goście, panie Eugeniuszu, panie dyrektorze, drodzy młodzi przyjaciele. Nie zarazimy pasją, nie nauczymy ciekawości bez nauczyciela pełnego pasji, pełnego ciekawości poznawczej. Bez nauczyciela pełnego charyzmy, pełnego autentyczności, pełnego poczucia humoru i dystansu do siebie. Taki nauczyciel nie będzie miał problemu z dyscypliną, z obecnością na lekcji. I takim nauczycielem właśnie można powiedzieć jest pan Eugeniusz Hańczuk. Mój pierwszy dyrektor, jak zaczynałem pracę w Gołańczy, to życzyłbym wszystkim młodym nauczycielom takiego dyrektora. Jak Andrzej zauważył, nigdy nie podnosił głosu i nigdy nie mówił, nie mam czasu, przyjdź później. To też bardzo wielka cecha. Myślę, że mając na swojej drodze takiego nauczyciela, to wszystkie egzaminy, czy z matematyki, czy też z muzyki, można zdać śpiewająco, przepraszam, grająco. Wszystkim muzykantom, całej orkiestrze, wszystkiego najlepszego, a panu Eugeniuszowi w imieniu całej społeczności szkoły podstawowej, w imieniu własnym dyrekcji, wszystkich nauczycieli, uczniów, tu też obecnych przy okazji, serdecznie za wszystko dziękujemy. W imieniu członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej składam serdeczne gratulacje z okazji 30-lecia działalności Gołanieckiej Orkiestry Dętej, laureata honorowej Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej. Gołanieska Orkiestra Dęta uświetnia swoimi koncertami istotne wydarzenia na terenie miasta, parafii, gminy, Pałuk i Wielkopolski, promując miasto i gminę Gołańcz, odnosząc sukcesy artystyczne,
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Szczególne słowa uznania należą się kapelmistrzowi i założycielowi zespołu, panu Eugeniuszowi Hańczukowi. W tym uroczystym dniu życzymy wszystkim członkom zespołu kolejnych owocnych lat działalności w zakresie edukacji muzycznej młodzieży, ale i mieszkańców naszej gminy, trwania w dobrej kondycji fizycznej i muzycznej, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Orkiestra, ja zapomniałem powiedzieć, jest właśnie laureatem Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej. Dziękujemy, panie Adamie. Szanowni państwo, szanowny panie dyrygencie, szanowni panie profesorze, szanowni muzycy orkiestry Dętej, z nieskrywaną satysfakcją, ogromnym uznaniem i szacunkiem pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia Gołanieckiej Orkiestry Dętej. Zespół ten podczas swojej 30-letniej działalności przyczyniał się w sposób szczególny do promocji zarówno naszej szkoły, gminy, jak i powiatu. Nie sposób byłoby nie zauważyć, iż wasze konsekwentne, systematyczne, dotychczasowe działania, a dzięki temu reprezentowany wysoki poziom, zostały wielokrotnie dostrzeżone na różnego rodzaju występach, koncertach oraz konkursach. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem dyrygenta pana Eugeniusza Hańczuka, którego praca, zaangażowanie zaowocowały sukcesami artystycznymi na wielu scenach. Panie profesorze, panie dyrygencie, dziękujemy za to, że pan tak wspaniale zajmował się naszą młodzieżą, że zaszczepił pan miłość do muzyki, że wskazywał pan ten artystyczny kierunek, artystyczną drogę. Serdecznie dziękujemy w imieniu naszej szkoły, całej społeczności, w imieniu uczniów, nauczycieli i pani dyrektor, i pana dyrektora. Dziękujemy bardzo. Koleżeńskie podziękowania. Dziękuję ci za wszystko, jako nauczycielowi, jako człowiekowi przede wszystkim. Zdrowia ci życzę. Proszę przyjąć od seniorów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jak również Chóru Kasztelanki, serdeczne życzenia dla całego zespołu. Życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu rodzinnym i w życiu osobistym. Dla pana dyrygenta szczególne życzenia. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A marzenia niech stają się rzeczywistością. Widzę uśmiech na twarzy. To jest symboliczna korona na głowie. I tej symbolicznej korony właśnie emeryci panu życzą. Życzenia kapelmistrzu, szanowni muzycy, z okazji jubileuszu 30-lecia waszej naszej orkiestry, Samorząd Miasta i Gminy przygotował dla muzyków, także dla muzyków, dyplomy, okolicznościowe adresy i upominki. Za chwilę będziemy je wręczać, a dokładnie poproszę o to pana przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Józefa Ryłko, pana burmistrza Miasta i Gminy Mieczysława Durskiego w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy. Bardzo prosi losowo. Zapraszamy pana Błażeja Fabiszaka. Ale pani Zuzanna Filipiek.
pani Marta Jurek. Pani Aleksandra Radke. Pani Kamila Szkutnicka. Pani Agata Ziewiec. Bogna Wachowiak. Krzysztof Bielecki. Paweł Buksakowski. Laura Czerwisa. Pan Józef Zasada. Kacper Olejnik. Wiktoria Bielecka. Pan Tadeusz Żandy. Dołączanie z Osiedla. Pan Karol Wielgosz. Daniel Koliński. Jędrzej Filipiak. Pan Tomasz Nowak. Filip Jurek. Pan Filip Jurek albo odwrotnie. Mateusz Romel. Weronika Ciszewska. Pan Błażej Nowakowski. Paweł Wierzbicki. Pan Kamil Kowalski. Pan Bartosz Kamiński. Oczywiście, prosimy o ogromne, gromkie oklaski. Nie oszczędzajcie się Państwo. 30-lecie Gołaniewskiego Orkiestru Wędzy pod batutą pana Eugeniusza Hańczuka. Drogi panie profesorze, co możemy powiedzieć w takiej chwili, gdy tyle jest do powiedzenia, a słów, by wyrazić naszą wdzięczność, tak mało. 30 lat prowadził pan orkiestrę z największym poświęceniem i oddaniem. Nie zawsze było łatwo, bo okiełznanie i nauczanie młodzieży z tylu pokoleń nie jest takie proste. Wiemy jednak, że praca z młodzieżą, z muzyką oraz nie zapominajmy o matematyce, to pana pasja, pana życie. Wszystko to, czym dzisiaj możemy się pochwalić, zawdzięczamy jednemu człowiekowi, który dzięki swojej ciężkiej pracy wpoił nam zasady muzyki, nauczył gry na instrumentach, a także zaszczepił w nas klimat muzyki orkiestrowej. Człowiekowi, dzięki któremu powstała i aż tyle osiągnęła nasza orkiestra. Dziś wszyscy członkowie orkiestry pragniemy podziękować panu profesorowi za wszystkie lata ciężkiej pracy, za wychowywanie w rytmie muzyki, za cierpliwość i humor, za to, że po ciężkiej chorobie wrócił pan i swoim przykładem dał nam siłę, by dalej grać. Człowiek orkiestra o kryształowym sercu, godny naśladowania i nie do zastąpienia. Tak jednym zdaniem można opisać naszego kapelmistrza. Przyszedł jednak dzień, który niestety musiał nastąpić. Czas odpocząć. Nie chcemy się żegnać, lecz z bólem serca przychodzi nam się rozstać. W takiej chwili można zacytować słowa piosenki. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, niepokonanym. Tak więc, trzymając się zasady pana profesora, czyli 3 razy M, niech nam żyje miłość, muzyka, matematyka. Niech nam żyje pan Eugeniusz Hańczuk. Thank you.
zostałem upoważniony i poproszony o wręczenie upominku dla całej orkiestry na ręce pana dyrygenta, a do upominku jest załączone błogosławieństwo, którego ja nie jestem w stanie przekazać, ale błogosławieństwo od księdza Romana Widzińskiego wraz z księdzem Leonardem Kowalczykiem i z księdzem prefektem. Księża się za orkiestry modlą, a upominek przekazuję ja ich imieniu. Co to jest? Mam dać opieszczenie. Szanowni Państwo, drodzy goście, wszyscy, prawie wszyscy złożyli już życzenia. Ja pozwolę sobie złożyć życzenia od współpracowników, ponieważ zaczyna głos mi drżeć. Dlatego spisaliśmy je bardzo precyzyjnie. Życzenia, ogromne podziękowania. No, są spisane, a ja Pana uściskam w imieniu pracowników Gorlickiego Ośrodka Kultury. Jeżeli pan dyrygent pozwoli, to publicznie ocałuję panią małżonkę. Szanowni Państwo, Johann Strauss napisał kiedyś wspaniały utwór w Wiedniu. Byłby zadowolony, że na takiej uroczystości pan Eugeniusz Hańczuk dyryguje Gorlicką Orkiestrą i zagrają ten utwór dla Państwa. Dziękuję wszystkim za życzenia, ale ja chciałbym też podziękować swoim takim skromnym antyramom podziękowania. Dla części Państwa, dla wszystkich nie jestem w stanie, bo nie mógłbym dać rady przywieźć aż tak daleka. Dla tekst mniej więcej jest taki sam, taki jak już był, czytałem dla pani Estery, ale jeszcze raz przeczytam. Sentencja. Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. I pani Małgorzata Osób, przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego. W imieniu członków Gorlickiej Orkiestry Dęty składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią pomoc i współpracę w działalności orkiestry. Życzliwość i finansowa pomoc wpłynęła na możliwość realizacji kształcenia muzycznego młodzieży oraz stałą obecność w życiu kulturalnym miasta i gminy. Życzę pani wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów pracy tej społecznej i z moim podpisem. I takie życzenia będą. Najpierw dla pani Małgorzaty Osób, a tamtej Ana. I proszę, nie ma pana starosty Tomasza Kranca, wręczę dla pana wicestarosty podziękowanie na ręce pana. Proszę bardzo. A i dla pana też oddzielnie, bo z panem dwie kadencje graliśmy. Pan Józef Ryłko, przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Pan Mieczysław Górski, burmistrz miasta i gminy, gospodarz miasta i gminy, dzisiejszej uroczystości wspomagający. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan Bogdan Koczorowski za pomoc na ręce poprzednie za to, że mogli cały czas tam przebywać. Dziękuję bardzo. Ucie, no nie będę go mam. I tak, bardzo proszę. Bardzo proszę. I pan Andrzej Kulczyński, dyrektor Gorlickiego Domu Kultury, ten, który zawsze dzwoni, no jutro gracie, a nie gracie. Gracie. Zapraszam Państwa. Tanzmit Johann Strauss.
Drodzy goście, szanowna orkiestro, nasz wieczór, w przeciwieństwie do działalności Kołonieckiej Orkiestry Dętej, kończy się niestety. Natomiast w imieniu pana burmistrza, pana przewodniczącego, deklaruję, że będziemy starać się kontynuować to wielkie dzieło pana Eugeniusza. Mamy nadzieję przy wsparciu pana dyrygenta, założyciela i wszystkich muzyków tu obecnych. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział, także za wsparcie, bo przecież najbliżsi wiedzą, ile trzeba, żeby to dzisiaj tak brzmiało. Pożegnam Cię z orkiestrantami i na końcu zagramy White Roses, Białe Róże. Coś znaczą? Pożegnam Cię.
Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, dla wszystkich Państwa mamy przygotowane pamiątki z fotografią. Kogo? Kołanieckiej Orkiestry Dęby, pana Eugeniusza oczywiście. W imieniu muzyków, w imieniu pana dyrygenta, kapelmistrza i założyciela, w imieniu pana burmistrza bardzo proszę, aby delegacje i goście nas nie opuszczali. Orkiestra nie chce pozostać sama. Szanowni Państwo, kłaniamy się Państwu. Bardzo dziękujemy za wszystko, za udział, za atmosferę. I raz jeszcze proszę o brawa dla jubilatki Kołanieckiej Orkiestry Dęba i pan Eugeniusz Hańczyk. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.